będę cieszyć, jeżeli coś mówi młodzież, to ja nic nie chcę o tym powiedzieć, tylko chcę wyraźnie powiedzieć, jeżeli dotyczy stosunki ormiańskie Polski. Wstawałem, żeby trochę, żeby było bliżej. Jeżeli udało ten wystawa, jeśli moja wystawa będzie pomoc w tym sensu, stosunki ormiańskie Polski i polsko-ormiańskie, ja jestem szczęśliwy. Bardzo lubię Was, dla mnie to jest najważniejsza sztuka, to jest bohater człowiek. Chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę, że te obrazy, które tak niesamowicie kontrastują z tym szarym, estetycznym budynkiem, są obrazami kwiatów. Te kwiaty mówią, ale te kwiaty są także metaforą. Kiedy Państwo będziecie oglądać każdy obraz, to spróbujcie czytać, co te kwiaty mówią, co w nich jest zapisane. Na pewno te kwiaty mają dobrą energię i warto z tymi obrazami być, warto tu przychodzić dzisiaj, jutro, pojutrze, bo ta energia od samego artysty z tych obrazów promieniuje do nas, przenika do naszych serc. Bardzo nam miło, bardzo cieszymy się, że mamy w tym roku Armenię i mamy tak piękny temat i pan ambasadora możemy gościć u nas. Ja tak chodzę i jestem zachwycony tym, jak te kwiaty, jak ta natura, jak ta właściwie erupcja naturalna tutaj w kontekście tego modernistycznego, surowego wnętrza świetnie koresponduje, także myślę, że Państwa też to zainspiruje do tego, żeby odkrywać Armenię na nowo w progach Centrum Spotkania Kultur. Bardzo dziękuję i bardzo nam miło, że ta wystawa mogła się tutaj odbyć.